Elo, witam was w kolejnym odcinku Ancient Warfare 2 i jest nowy update. Wczoraj i w sumie dzisiaj tak samo wyszedł, e, bo wyszedł Fix. Wczoraj wyszedł patch, który naprawdę dużo rzeczy naprawił, dużo rzeczy dodał i pokrótce dzisiaj wam przedstawię właśnie te nowości. Mam tutaj obok listę i pokrótce też wam przeczytam, co zostało dodane. Czyli mamy system budowania zamków, mamy nowe w ogóle części do budowania zamków, mamy pułapki, mamy wreszcie jazdę na koniu oraz słoniu, tego wcześniej też nie było. 37 nowych jednostek, co naprawdę może być zarąbistą sprawą, bo widziałem na przykład gościa z procą, fajna sprawa tryb gry król kontra król, czyli no, mo możemy takie bitwy z królami robić. W sumie to, czym to się różni od zwykłej potyczki, nie mam pojęcia. E, mamy e, tryb szybkiej bitwy, mamy bitwy e, generowane proceduralnie, czyli też losowe jakieś bitwy. Mamy poprawioną optymalizację, dwa nowe biomy, e, poprawione, poprawioną inteligencję przeciwników i coś tam jeszcze jest poprawione, wiecie, jakieś błędy i tak dalej. Także słuchajcie, doszła nam nowa opcja, weźmy sobie może bliżej mikrofon, e, doszła nam opcja Quick Game, czyli po prostu e, bierze nam losową, kompletnie, naprawdę losową bitwę. W sumie, w sumie nie wiem, czy mamy teraz szansę. Jak widzicie, są losowe jednostki, także yy, znaczy są różne jednostki. Także musimy teraz ich wszystkich pozabijać. Zastanawiam się i to też sprawdzimy, czy w jakim stopniu optymalizacja została e, tak naprawdę poprawiona. O kurde, czekajcie, dajcie mi. Oj, Mikołaju, 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 już Twoje 5 minut minęło. Także musimy. O kurde, jest dość dużo. Aha, dobra, to są. Już rozumiem, dlaczego te bitwy są losowe. Bo tutaj jest tak, wszystko niezbalansowane. To wydaje mi się, że wszystko po prostu jest, um, jakby zaprogramowane, że ilość jednostek losowo, czyli chyba może, nie, chociaż musi być jakieś na przykład, że um, jedna jednostka, znaczy więcej jednostek musi być na przykład niż 10 po każdej stronie. Bo to by było dziwne, jeżeli na przykład była jedna jednostka, a po drugiej stronie 50. I bierzemy kolejną bitwę i zobaczcie. 3, 2, 1, boom. Mamy teraz, no o kurde. Optimizing, czyli optymalizuje nam grę i boom! O! Oh, w nocy w ogóle dodali chmury, tego też wcześniej nie było. Mamy jakieś takie. niech, nie, myślałem, że to są ogniska, to nie są jednak ogniska. I będziemy się napierdzielali z nimi. Uuu, łeb gościowi urąbałem, za chwilę sobie sprawdzimy także resztę tych trybów wszystkich, tylko na spokojnie. Właśnie, jeżeli chcecie kolejny odcinek z Ancient Warfare, to dajcie znać łapkami w górę, najlepiej albo komentarzami. Na przykład chcemy jutro kolejny odcinek, to ja bez problemu wrzucę na przykład no, kolejny odcinek, wow, tak to działa, super sprawa. I mamy kolejną bitwę, dobra, wiecie co, wróćmy sobie teraz do menu. Bo każdy już wie, jak to działa e, wszystko. Tutaj mamy King of, the, King of the Hill, to było Conquest, tak samo był. E, wiecie co, sprawdziłbym Conquesta na przykładzie, mm, na przykładzie. ale to może później. Czy teraz jednostki się trochę inaczej zachowują? Bo tu będzie najłatwiej to sprawdzić. Custom Battle, to jest naprawdę zarąbistą sprawą. Po pierwsze możemy dowolnie sobie e, latać kamerą, wcześniej czegoś takiego. Nie, chyba czy było coś takiego? Wydaje mi się, że nie było takie kamery, bo ja zawsze musiałem wystartować szybko bitwę. Chodzi o miniaturki. Jak robiłem zdjęcia do miniaturek, to po prostu stawiałem sobie jednostki, startowałem szybko bitwę i szybko robiłem zdjęcia. Teraz mogę sobie normalnie wszystko ogarnąć. To jest bardzo fajna sprawa. Dobra, co tutaj się zmieniło? Jak widzicie, mamy um, chyba mapę świąteczną. Nie, mapa świąteczna była Red Kingdom, Królestwo Czerwonych. Zobaczymy, jak w ogóle wygląda. Wow. Trochę zniszczone to królestwo, bym przyznał. Sawanna. Uuu, sawanny nie było. Ej, fajnie wygląda ta sawanna. No, to jest naprawdę spoko sprawa. Wiem, że tu mamy random battle, czyli bierzemy sobie losową... U, tego też nie było na stówę. E, bierzemy sobie co, coś takiego jak te proceduralne bitwy, tylko możemy sobie na przykład posprawdzać, jakie ustawienie, e, jakie ustawienia dokładnie nam pasują. Ej, to jest dziwne, my naprawdę na jednego gościa będziemy się bili. O co tu chodzi? Random battle. Weźmy sobie kolejną. dla bitwę. No, niebieskich za każdym razem. Zobaczcie. Niebieskich jest bardzo mało. A czerwonych jest bardzo, bardzo dużo. Dobra, weźmy sobie może to wszystko. Wykasujmy, jak tu tylko to zrobić. Się zastanawiam. Undo. Weźmiemy... Dobra, wyjdźmy sobie do menu po prostu i weźmy jeszcze raz. Super, że gra, że gra jest rozwijana, w ogóle kolejny update 25 stycznia, także też fajnie. Weźmy sobie to Custom Battle i pokażę wam system budowania zamków, bo to jest naprawdę fajna, bardzo fajna rzecz. Tutaj mamy jednostki, właśnie, ten 37 nowych jednostek. A, na koniach. Uuu, na koniach jest dużo jednostek, spoko. Um, weźmy sobie może drzewa jak zwykle, chociaż weźmy sobie może jakieś kurde inny inną mapę, sawanna, o na sawannie weźmiemy bez drzew, żeby nie było i już wam prezentuję ten zamek, bierzemy sobie na przykład mur, czy mur bierzemy sobie oczywiście bramę, bramę do naszego zamku pyk, stawiamy, zobaczcie i teraz pojawiają nam się takie klocki, z których możemy po prostu budować różne rzeczy, są Płapki ogniste. Są pułapki na konie. Są pułapki takie na niedźwiedzie, bym powiedział. Także super sprawa. Za chwilę sobie zbudujemy taki szybko. Szybko sobie zbudujemy taki zameczek i spróbujemy po prostu odeprzeć jakoś. Odeprzeć. No, po prostu odeprzeć atak. Ok, coś takiego. Taki malutki, żeby po prostu. Żeby po prostu cokolwiek było. Zastosujemy oczywiście nowe rzeczy. Wow! Ej, to jest naprawdę zarombiste. Zobaczcie, dwie takie wieże. Jakby się dało jeszcze takie piętrowe to robić, to by było zarombiste. Mm, potrzebuję jeszcze murów. Mury są tutaj. Zobaczcie, to jest tak, tak, tak łatwo się to buduje i tak szybko. Że naprawdę kurde. Nawet ja po raz pierwszy to buluję. tylko sprawdziłem, że e, hej, do, coś zostało dodane, odpaliłem tutaj menu, patrzę, są dodane nowe rzeczy i, i nic więcej kompletnie na ten temat nie wiedziałem. I jak widzicie, nie ma żadnych problemów. Gra jest za darmo, bo też wiele osób się o to pyta: gra jest za darmo, można ją bez problemu, mm, bez problemu sobie pobrać, jeżeli wpiszecie po prostu nazwę gry w internecie. I to, I to w sumie tyle chciałem powiedzieć z takich rzeczy. Mm, jeszcze chcę sprawdzić coś takiego. Nie, tego nie mogę stawiać tutaj. Szkoda. A i nadal to mogę stawiać. Spoko. Dobra, weźmiemy, weźmiemy sobie te dwie... Wiem, że ten zamek nie wygląda za bardzo jak zamek, ale chcę bardziej sprawdzić, czy można teraz bez problemu mm, bramy wyburzać, bo to też leżało... W ogóle nie było bram wcześniej. Weźmy sobie na przykład tutaj. O, kolce postawmy. To będzie nasze super zabezpieczenie na nich. I weźmy jakąś pułapkę tutaj. O, trzy pułapki niech sobie będą. Jakiś fire trap też niech będzie w liczbie trzy. I weźmy sobie teraz jednostkę. My będziemy bronili zamek. u filtrowanie jednostek, horse. tylko ja bym chciał, o tego brakowało powiem wam że sobie wybieramy jakby mm, typ jednostki typ jednostki no na przykład do oblężenia, o kurde ej ty działa są wow ej to jest naprawdę spoko dobra 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 niech sobie będzie ale weźmy sprawdźmy tą szarżę czy ona w ogóle będzie działała mm, na przykład sobie weźmy Ej, no ja kojarzę ten utwór. Już mówiłem pamiętam to wcześniej, ale ten utwór tak mi jest znany, z, nie wiem skąd. Ej chyba wiecie co, poprawili optymalizację jednak. Zresztą zaraz się przekonamy. Weźmiemy większą armię. O, już się trochę tutaj... No, trochę się zaczynają legi, także chyba nie do końca to jest zmienione. Weźmy sobie red, mm. o nie, 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 ja, czyli ja, my będziemy atakowali zamek chyba, to średnio to widzę, średnio to widzę jednak, mm. red, 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 red i oni będą mieli oczywiście na dystans, ej, no wszystko można, flame crossbow, zwykłe, zwykłe kusze będą mieli i weźmiemy formację im oczywiście w linii, bo ona najfajniej wtedy wygląda na czymś takim. I zobaczymy, czy uda się kurde zniszczyć. Oczywiście, e, zdaję sobie sprawę z tego, że są. O, jeszcze mniejsze to musi być 17. O, 17. E, 17 kuszników. Zaję sobie z tego sprawę, że pewnie mury będziemy musieli rozwalić jakimiś tam maszynami oblężniczymi. Ale chcę dokładnie, jak coś będzie można po prostu rozegrać kolejną bitwę już z tymi wszystkimi rzeczami. Tu trzech kuszników, tutaj trzech, e, tutaj trzech i tutaj trzech. I powinno być spoko, Ja sobie też wybiorę postać. Wow, Siege. O, albo ja będę rozwalał. Um, będę... Będę działem. Ok, będę działem i mogę być na koniu. Działał na koniu? Chyba to nie działa. Dobra, my sobie zostaniemy i weźmy play. Chyba to wszystko, czego potrzebujemy. Tak mi się wydaje. Play? Mam, mogę kliknąć? Mogę. Preparing. Widzicie, wszystko jest przygotowywane. Wszystko się ładnie renderuje. I zaraz się przekonamy, czy są lagi nadal, czy nie. No... Ja pierdzielę. E, dla, tylko dlaczego ja nie walczę się zastanawiam. Ale spoko. Za, zaraz, nie, ja bym chciał sobie zawalczyć, wiecie. Custom Battle Editor. Jeżeli sobie to kliknę, to mi się zresetuje cała mapa? Nie, nie zresetowałem się. Już myślałem, że będzie lipa. Dobra. Ale, o, liczy te jednostki, spoko. Wiecie co, chyba będę musiał wykasować jednak niebieskich, e, bo oni się sami zabijają. Ja nie chcę, żeby oni się sami zabijali i bierzemy sobie delete i wszystkich nie ma. Dobra, i weźmiemy sobie na przykład katapulty. O, katapulty, katapultami ich zniszczymy. Zobaczcie, weźmiemy sobie, pyk, pyk, pyk. To będzie pierwsze oblężenie z katapultami po prostu. Um, ja też chciałbym jednak zawalczyć tutaj. Place player. O, tutaj mamy... O, ja będę z armatą. Zorąbiście. Dobra, lecimy. Teraz nie powinno być lagów. Reloading, optymalizowanie. Okej, okay. ha, nie, to się cebrało. I co? O, ale wolno ładuje to. Dwóch kuszników tam jest, spoko. Ja bym chciał strzelić. W sumie fajnie to wygląda nawet. O, czemu katapulty nie strzelają? Halo. O co tu chodzi? I leci, tylko że właśnie kamienie lecą mnie tam gdzie chcę, Dobra, spróbujemy strzelić. Uwaga, strzelam. W mur, boom! Rozpadło się to. I uwaga! Rzeczywiście optymalizacja poprawiona, ponieważ nie ma lagów. Może dlatego, że jestem bardzo daleko. Ty, ale to się rozpada jak domki z kart. Dobra, jeszcze jeden strzał. O, chociaż to wolno strzela bardzo. Także ja nawet nie zdążę tego zrobić. Heh. Zamek się, widzicie, szybko rozwala i jeden strzał tutaj szybki. I Blue Guys One. Wszystkich zabiliśmy, także weźmy może zmieńmy teraz troszeczkę taktykę. Nie damy sobie tych armat już, bo to było trochę. Um, zbyt przesadzone, moim zdaniem. Weźmy sobie to skasujmy i weźmy. Niebieska armia będzie się ją składała z czegoś innego. O, z ciężko uzbrojonych gości. Dokładnie tak. Będziemy próbowali zrobić sobie jakąś formację taką. O, 20, jak to wygląda. U, Dobra, dwie takie formacje jakbyśmy sobie dali. I y, ja oczywiście będę dowodził tym wszystkim. Place player. Um, tak, weźmy sobie mnie. Ja nie chcę być armatą, już weźmy sobie inny ekwipunek troszeczkę. Bo Shield, oczywiście, muszę być bardzo, bardzo ciężko uzbrojony. Mogę być na koniu. I koń może też być uzbrojony, także też ogarniemy to. Weapon is not good an animal. Aha, dobra, 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 dobra. Czyli radzą, żebym używał po prostu normalnej broni. Znaczy broni na dystans. Ale wiecie co? To ja nie będę na koniu. Za chwilę sprawdzimy to po prostu na innym. Mm, jestem chyba gotowy. Ej, nie mogę tego oznaczyć. Dobra, Play? Nie, nie, nie mogę jeszcze play, bo ja nie, 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 nie wziąłem siebie jeszcze. O, Place Player. Halo! Czemu mnie tutaj nie ma? Coś się popsuło. Dobra, spróbuję. Nie, mogę play kliknąć. Ej, nie mogę play kliknąć. Widzicie, coś się dziwnego stało i nie mam pojęcia, czy to jest jakiś błąd. Ej, nie mogę żadnej jednostki teraz. Ej, escape nie mogę nacisnąć. Czyżby mi się coś popsuło? Nie, no. Klawiatura działa. Um, settings, play. Dlaczego nie mogę kliknąć play? Nie mam naprawdę pojęcia. Ale tak wygląda, tak wygląda mój zameczek. Mniej więcej. I my będziemy atakowali, czy bronili się, zastanawiam. Red King. Okej, okay, tu będzie król sobie. Spokopanie królu, bądź sobie tutaj. My będziemy musieli go oczywiście zniszczyć. Siege. Okej, okay, będziemy próbowali oblężenie. I teraz muszę dać im jednostki. No, widzicie. Niestety, tak to wszystko, kurde, dziwnie działa. A chciałem po prostu zobaczyć, czy kusznicy sobie poradzą. u tylko mało kuszników będę mógł dać, Dziesięciu? Tutaj? W linii oczywiście. Zaraz się przekonamy. Może trochę mniej, mniejszą ilość damy. Spoko, zaraz wszystko ogarniemy i będziemy mogli wyruszyć, wyruszyć wreszcie. 9, 8. 8 chyba będzie idealnie. Tak, 8 jest idealnie. Chociaż w ścianie się gościł z respi, także nie, 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 nie. nie Weźmy sobie tak, weźmy sobie tak. I teraz na przykład po trzech, czterech, trzech, czterech, ok Jest czterech tutaj. Niech sobie będą z tyłu. Niech sobie też będą ziomki... Niech bronią króla, oczywiście na samych kuszników, bo wtedy fajniej to po prostu, fajniej to wygląda. Dobra i teraz my musimy oczywiście dać naszą starą armię, czyli z czego moja armia się składała? Aha, z ciężko uzbrojonych ziomków. Na bliski dystans i to byliście medium? Nie, oni muszą być ciężko uzbrojeni. I weźmy sobie tą, tą formację. I 20 jednostek. O, nie mogę tego niestety w żaden sposób odwrócić. A nie, odwracałem się. Tak jakoś powoli było. Okej okay. Tu jedno kółeczko, tu drugie kółeczko. choose equipment. Mm, oczywiście muszę być ciężko uzbrojony. Distance. Nie place player, gdzie to jest? Uh, place player. Boom! I możemy ruszać do boju już. Niech się wyrenderują jednostki i lecimy. I lecimy, dobra. Ty, zobaczcie, na razie gra naprawdę fajnie działa. Kurde, chociaż ci kusznicy dość dobrze nas. Dość dobrze w nas strzelają na razie. Chociaż, do, dobra, dużo nas nie padło. Chyba padł jeden. To ja zajmę jego pozycję. Wow! E, mam pytanie: za. Nie. Dlaczego ten zamek się. Dlaczego ten zamek już się rozpadł? Jeżeli tutaj nikogo nie było, jeżeli walnę w to, to coś się stanie? Tak! To szkoda, że te bramy są, nie są tak wytrzymałe, ja myślałem, że to trzeba będzie, wiecie, jakieś oblężenie i tak dalej, ale tu zwykłą rączką mogę po prostu ich pozabijać, patrzcie, sobie po prostu przebiegnę jednym ziomeczkiem, no w sumie to jest lepsza kamera, przebiegniemy sobie jednym ziomeczkiem i ja zabiję sam króla, także nie jest to do końca to, czego oczekiwałem, ale jest, jest ok. gdzie w ogóle jest król? Nie widzę króla, chyba tam jest gdzieś na górze jeszcze. Dobra, rozpierdzielimy mu. O, wygraliśmy! jej! Wiecie, co najlepszą. Yy, te zamki są spokal, trzeba na pewno będzie je poprawić, bo co z tego, że są te zamki, ale no. No na razie tak. Nie one są, ale cały czas jest wrażenie, że one są z jakiegoś papieru czy czegoś takiego. Weźmy sobie Quick Game, szybką gierkę rozegramy, bez kampanii, bez niczego. W ile gra zajmuje 40 mega. Jak na to? Jak na to co tu jest wprowadzone, to jest to naprawdę. Dużo. Chyba kogoś posrał, że ja tu będę sam się bił z nimi. wow Ej ty, to ma chyba większy zasięg ta broń. Tak. Jak nic ma większy zasięg. he Także spokojnie, ja to jeszcze wygram. Uuu, kolejny. I... O kurde, w zbroję mu chyba weszło. Tak, tego... Widzicie, z tym jest... O wiele trudniej, ale głowę... Głowę traci jak każdy... Każdy ziomek. Czyli dobra, zrobili coś z bronią wreszcie. Bo wtedy każdą bronią biło się dokładnie tak samo, one miały po prostu inne tekstury i tyle. O, tu jest jeszcze... wow, Ty! On ma jakąś... Co to jest za broń? Ty, kolego, co to jest? wow, mamy działo ręczne. Boom. Tylko że średnio to wystrzeliło. Ktoś jeszcze żyje? Chyba nie. A, ja mam kliknąć. Dobra. Kolejna losowa bitwa, lecimy. Tylko czy za każdym razem ja będę sam? Takie pytanie mam. Tak, wygląda na to, że za każdym razem o to tu chodzi, że e, ja jestem sam i mam pokonywać losowe... Losowych e, fale przeciwników. Okej. Okay. Ty gościu ma, kurde, to działo. Daj mi to działo, ja się nim pobawię, wiesz Dobra, lecimy po kolei panowie. Jeden strzał. E, nawet, nawet nie widziałem tej kulki. Dosyć długo się przeładowuje, ale zabija na jednego strzała nawet gościa w pełnej zbroi. BOOM! Upadłeś kolego. No co ci mogę powiedzieć? Upadłeś. Dobra, pyk. Jeszcze. Wiecie co? Ja chyba sobie wezmę po prostu jego broń. tym sobie ich dziabne. Jep. I jep. Szkoda, że zbroi nie mogę też zbierać. No z, z, e, zbieranie zbroi by naprawdę dużo dało. To jest chyba tarcza? Tak, to jest chyba tarcza. Weźmiemy next, random battle i zaraz. Uuu, znowu sam, znowu jestem sam. O co chodzi? Z czym wy macie kurde problem? Oni nie są w ogóle uzbrojeni, także nie powinno to stanowić problemu, żebym ich wszystkich powycinał. Chociaż dobra, był problem. Wezmę jeszcze, wezmę sobie jeszcze Custom Battle. Dobra, już wiem czym się różni Custom Battle od Random Battle. Tutaj mamy po prostu mm, nie, po prostu naszych jednostek, znaczy naszych jednostek um, tak, naszych jednostek jest tutaj więcej, a tam jest zawsze jedna i ty, tym się to po prostu różni. Dobra, także ruszamy na bi bitwa na pustyni. Lecimy z tematem. No. Dlaczego to się, z w się? Nie... Aha, program nie odpowiada. Okej, okay. program nie odpowiadał, ale zaczął odpowiadać. Także jest spoko. No co jest? Kurde, ja, ej, ja nie mam broni. Eee, ja nie mam broni, ja muszę zdobyć broń. Po swoim jakimś przeciwniku, dobra. No i co, kurde, mam już. O, widzicie, on się nie spodziewał, że ja zdobędę tak szybko broń. Nie wiem, czy inteligencja rzeczywiście jest poprawiona. Trudno mi powiedzieć, bo po prostu przeciwnicy i tak um, biega, biegają na mnie, ja wbiegam w sumie... O, kurde. Zobaczcie, proce typek ma. No już, już nie ma głowy. Ale proce w sumie miał. Eee, także nie wiem, czy jest sens mówienia o poprawionej inteligencji. Może rzeczywiście coś tam zostało poprawione, trudno mi, mm, trudno mi powiedzieć na ten moment. Aha, jeżeli weźmiemy ponów próbę, no to znaczy ponów, no to rozgrywamy tą samą bitwę. Ja bym chciał inną bitwę sobie rozegrać jeszcze. Chociaż nie, wiecie co? E, mamy ponad 20 minut. Dajcie znać, czy chcecie kolejne odcinki z Ancient Warfare. Ja na razie wam dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Łapka w górę, jak zwykle, mile widziana. Na razie, cześć!